Piąteczek, 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 piątek 2, proszę Państwa, piątek 2, kontynuacja świetnego, moim zdaniem jednego z najlepszych filmów nowoczesnej, wiecie, nowożytnej Polski, no po prostu Magnificent, po prostu Magnificent. I tutaj mamy, wiecie, tu mamy powtórkę z rozrywki, mamy po prostu powtórkę z rozrywki. To wszystko, co pojawiło się w pierwszej części piątku, tutaj to po prostu powraca, jakby wiecie, no, zwiększoną siłą. Fabuła, no po prostu robi kisiel w gaciach, bo taka jest super, no. Po pierwsze, już nie jesteśmy jakimś tam głupim, zapryszczałym gimnazjalistą, tylko teraz przenosimy się, wiecie, na to pole nieco bardziej dorosłe. Mamy tutaj już, osoba bądź pracująca, nie wiem, czy na studiach jest, ale chyba osoba pracująca, wiecie, niby na siebie zarabia, chociaż wiemy, że kawalerka jest wynajęta przez jego rodziców, a typowo dorosłe rzeczy to są poruszane, typu, no wiecie, no, ścieranie się różnych typów ludzi, sąsiedztwo, życie w bloku, takie najważniejsze sprawy, no po prostu tymi rzeczami po prostu my żyjemy, wszyscy ludzie żyją, cały świat żyje. Wychodząc rano, trzeba być bardzo ostrożny. Sąsiedzi nie mogą się dowiedzieć, o której porze wstajesz i wychodzisz do pracy. Jak zobaczył, że wychodzisz późno, to pomyślał: tak, to na pewno alkoholik i obibok, albo pedofil. Wyjdziesz zbyt wcześnie, tak, to na pewno pracoholik, fanatyk bez własnego życia, pewnie głosuje na SLD. Jak mówiłem, że piątek pierwszy nawiązywał do Dnia Świata, tutaj po prostu już mamy przebicie mistrzostwa. Tutaj wszystko jest tak świetnie wyreżyserowane, no... Mówię, no, kadry, to jak kamera prowadzi się, to jak oświetlenie pada na twarz aktora, to jest po prostu już, wiecie, no, super, po prostu super. Nawet takie malutkie pierdółki, jak zmienienie swoich własnych reklam, to też tam jest i mówię, nawet to przebija te reklamy z Dnia Świra, bo to jest tak świetnie wyreżyserowane, jest taka świetna jakość, że no po prostu super, super, po prostu super, przebija. Dakan, we have trouble! What happened, Spoon? I've lost my special edition of BGs! Holy mother of Afro, what we gonna do now? There is only one way! Put your pants off! Yes, sir! Kolejny odcinek Fancy Cops już jutro! Moim zdaniem ten film można porównywać z drugą częścią Ojca Chrzestnego. No, można porównywać, bo mówię, on rozwija pewne rzeczy, on rozwija. Podobnie jak w Ojcu Chrzestnym mieliśmy rozwój tej postaci, tego Michaela Corleone, tutaj mamy rozwinięcie postaci Grzegorza. On staje się, wiecie, już dorosły, on wchodzi w tą dorosłość, on pracuje, on zarabia, on wpieprza golonkę. To są ważne sprawy, proszę Państwa, to są ważne sprawy, bardzo interesujące i no, po prostu no, warto oglądać. Aż rano, nie mam czasu na robienie sobie żarcia, jem tyle, ile zdążę. No więc wpierniczam dwie buły, pomidorek, jabłuszko i do tego kurewsko wielką szynkę konserwową. Popijam to mlekiem, a potem wodą. Tap napchany, mogę ruszać, będąc pewny, że jeśli coś mnie dzisiaj zajedzie, to przynajmniej umrę najedzony. Warto oglądać i chapać, jeszcze raz chapać. Oczywiście dostępny na YouTubach, gdzie by indziej. No, ocenę, jaką mogę wystawić temu filmowi, to jest po prostu, no, Magnificent. Magnificent, tak bym to nazwał, no bo to jest po prostu mistrzostwa. I mówię, jak to ja kiedyś mówiłem, że Kieślowski pada, to tutaj po prostu już, tutaj Bergman pada i po prostu już liże stopy, no bo tak super jest, tak jest super, tak się po prostu wylewa się miód i mleko. No po prostu film jest mlekiem i miodem płynącym, no tak się wszystko wylewa z tego, że tylko brać i delektować się, no. Zapraszam do oglądania.